Hej, cześć, witajcie, jestem Pandora dzisiaj Zapraszam Was na kolejny odcinek Sims masowy, kalendarzowy, 12 starterów do świąt. Nadal trzymamy się jeszcze i do połowy będziemy się trzymać zestawu podstawka i dodatek, w którym miasto się znajduje. Potem, tak jak Wam mówiłam, po połowie, żeby nie było nudno, to zaczniemy troszeczkę coś dorzucać, ale tak jak też mówiłam, nie, że pełna kolekcja. I dzisiaj mamy Windenburg. Miasto, w którym bardzo kiedyś lubiłam budować. Jak jeszcze nie nagrywałam, jak jeszcze nawet nie myślałam, że będę kiedyś nagrywać, to ja bardzo dużo budowałam w Windenburgu. W Windenburgu. W Windenburgu. I to często bardzo modernistyczne rzeczy. Ale tutaj zdecydowałam się na to, żeby troszeczkę dalej trzymać się jakichś klimatów różnych, żeby też Wam jakieś różne rzeczy pokazywać. I tak naprawdę poza Windenburgiem nie widzę miasta, z tych przynajmniej, które będę robić... Nie widzę miasta, które najbardziej jakby miałoby. Matko, motam się, nie wiem co chcę. Znaczy, wiem co chcę powiedzieć, nie wiem jak to wysłowić. To jest taka wiejska chata, ale nie, że taka wiejska jak teraz mamy, tylko to jest to taka wiejska. Wiejska winnymburska, dosłownie. Taka surowa, o, może bardziej. Wiejska surowa. Mamy tutaj dużo kamienia, dużo takich drewnianych belek jakichś. Stare drzwi takie, stare okna. Bardzo, 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 bardzo takie surowe to wszystko jest. Nie mamy w ogóle żadnych podłoży. Stwierdziłam, że nie będę robić ścieżki typowo z podłogi, tylko że właśnie tutaj po prostu taką wychodzoną, brązową ścieżynkę zrobię. Do tego nawet w pomieszczeniach jest poprzemieszane drewno z kamieniem na ziemi, co mi się nie zdarzyło, chyba jeszcze wam pokazywać, ale ostatnio sobie trochę pobawiłam się. Trochę zaczynam się bardziej przekonywać nie tylko do paneli wszędzie, ale i do jakiegoś kamienia. I stwierdziłam, że po prostu to tu będzie idealne. Jeżeli chodzi o układ domku, mamy wejście takie bardzo wąskie, malutkie. Przechodzimy od razu do takiego pseudo saloniku, takiego fragmentu. Ogólnie bym go oddzieliła, ale tak jak wam mówiłam, próbuję minimalizować koszta, więc tutaj po prostu on jest otwarty. Mamy też tam stół jadelniany. Potem z powrotem przechodzimy właśnie w kamień i mamy kawałek kuchni, wejście do sypialni. Na końcu zlew, wejście do łazienki i wyjście na zewnątrz. Stwierdziłam, że fajnie będzie to wyglądać, jak zamiast takiego mocnego, modernistycznego, tak naprawdę oświetlenia, dorzucę same te takie lampy wstojące. Takie kojarzące mi się trochę z naftowymi, albo takimi ogólnie, właśnie że świec ze, ze świecami w środku. Więc domek może sprawiać wrażenie takiego mrocznego, ciemnego, ale uważam, że fajnie to wygląda. Jest taki bardzo prosty we wszystkim. Chciałam też, żeby był on ten off-grid, czyli bez przyłączeń, ale powiem, wam, że strasznie jest to ciężkie. Dziwi mnie na przykład, że niektóre rzeczy faktycznie jakoś tam strasznie wpływają na to. Więc w pewnym sensie jakby według mnie fizycznie można powiedzieć jest w pewnym sensie bez przyłączy albo z takimi bardzo prymitywnymi przyłączami. Ale też właśnie nie ma żadnego jakiegoś wychodka, czy jakichś takich zlewów konkretnych, które faktycznie bez przyłączy będą nam się kojarzyły i będą faktycznie wyglądały jak takie sprzęty. To samo chyba właśnie lodówek za bardzo nie ma, tylko to takie mega drogie. Więc to jest coś pomiędzy. Ja bym chciała, żeby to był taki właśnie bez przyłączy, że sobie żyjemy gdzieś z daleka od wszystkich, tutaj na mamy jeziora, bo to jest ta moja ulubiona działka w Windenburgu. Która po prostu odpowiada mi za każdym razem. Ja, mogę, ja na niej mogę z 40 różnych rzeczy zrobić, i zawsze mam na nią pomysł, a z innymi nie zawsze tak jest. Ona po prostu coś w sobie ma, jest w pewnym sensie magiczna. No i właśnie tu stwierdziłam, że ten starter niech będzie taki surowy, właśnie bardziej nastawiony na produkcję rolną, malownicze, spokojne życie gdzieś tam na uboczu, właśnie w Windenburgu, nad wodą, nad rybami w ogóle. Dajcie znać, jak Wam się podoba. W ogóle w jakich miastach lubicie zaczynać grę? Bo ja oczywiście, wiecie, że w tej chwili jakbym miała zaczynać grę, no to oczywiście Brindleton Bay Forever and Ever i mimo, że uwielbiam też oczywiście Evergreen Harbor, to jednak Brindleton Bay Forever and Ever. Chyba się postarzałam i po prostu już mnie nie interesują aż tak... Miejskie klimaty. Ostatnio powiem Wam też, że mam jakiś nawrót fazy na komedie romantyczne, takie z 2000 lat 2002, 2005, 2008. I Jak Daniel zasypia, a ja jeszcze nie mogę zasnąć? Chociaż powiem Wam, że w dni, jak pracuję, to ja wracam do domu, po prostu padam na wyro i jest koniec i, i tylko Big Bang teorii w telewizji i spać. Ale zdarzają się dni, że muszę coś do późna robić, albo że właśnie nie mogę zasnąć, i ostatnio zaczęłam odgrzewać takie stare kotlety w stylu duchy moich byłych, czy jak stracić chłopaka w 10 dni. No, naprawdę. I tak mi się to właśnie kojarzy z tym takim trochę odzwyczajeniem może przez to od, od właśnie takich typowo miejskich klimatów, raczej takich podmiejskich, albo jakichś takich małych miasteczek, bo często jestem taki. Motyw, że ktoś jest, nie wiem, czy z małego miasta, czy gdzieś jadł do ma mniejszego miasta. Może w tym gdzieś upatruję taką moją potrzebę sielskości i świętego spokoju. I tak jak kiedyś marzyłam o mieszkaniu na najwyższym piętrze, żeby tak designersko, wiecie, nowocześnie było, tak teraz jednak uważam, co dom to dom. Nawet mały. No cóż, no ludzie się zmieniają, gusta się zmieniają i przede wszystkim potrzeby się zmieniają, mam wrażenie. Tak filozoficznie dzisiaj, dla odmiany, ale wiecie, jak 24 odcinki, to w każdym o czymś innym dobrze by było, żebym gadała, a nie cały czas o tym samym, nie? Więc tego się trzymam. Ogólnie też tutaj gdzieś możecie zauważyć, bo ja te wszystkie filmiki nagrywałam dużo, dużo wcześniej. Znaczy dużo, dużo. Nie takie tam dużo, dużo, bardzo, ale, ale po prostu wcześniej dużą część nagrywałam, żeby się z tym wyrobić, żeby faktycznie dużo mieć możliwości później jeszcze. Także już połowę mam nagraną, jeszcze drugą połowę muszę nagrać. Dźwięk tylko tam staram się na bieżąco wam nagrać. I tu gdzieś na szczęście w trakcie nagrywania wymieniłam w końcu klawiaturę, na Instagramie, jak ktoś jest, to na pewno widział, musiałam sobie kupić myszkę do laptopa, bo moja od studiów zresztą mi służyła, ale scroll zaczął działać tak, że jak próbowałam przybliżyć, to mi oddalało, jak próbowałam zjechać na dół strony, to mi w ogóle tak skakało cały czas góra-dół, góra-dół i nic nie mogłam zrobić. Także ostatecznie stwierdziłam, że po prostu czas najwyższy w końcu kupić sobie myszkę taką konkretniejszą, bo tamta była kupiona tak na chwilę, jakaś taka z najszych. I faktycznie sporo dawała rady, ale już powiem wam, że tak od pół roku, nawet można powiedzieć roku, tylko ja dużo więcej pracuję na stacjonarnym kąpie niż na laptopie ostatnio. A już w szczególności jak wam nagrywałam i tak dalej, no to większość czasu tak naprawdę spędzałam na stacjonarnym kąpie. To tak nie zwracałam aż tak uwagi, a już teraz jak dużo rzeczy w ostatnim czasie musiałam robić na laptopie, to to zaczęło naprawdę irytować. No i nawet nie irytować, po prostu uniemożliwiało mi pracę. Akurat jakieś tam promocje chyba nawet były i stwierdziłam, że właśnie sobie moją uzupełnię moją rodzinkę Steel Seriesową. Bo zawsze jakoś odkąd jakby ja tą firmę poznałam w momencie, kiedy oni wypuścili te specjalne słuchawki i myszkę do Simsów. One mi bardzo długo służyły. Słuchawki trochę krócej, ale myszka dość długo. Od tego czasu miałam jedną albo dwie przewodowe, i chyba z jednej słuchawki? Nie wiem, nie pamiętam, bo ja głównie i tak korzystam ze słuchawek od iPhone'a. I to jeszcze od tych od mojego poprzedniego, bo te od najnowszego mają niestety nie te wejście, co trzeba. Mają wejście do telefonu, a nie do komputera. Także już od jakiegoś czasu sprawdzałam właśnie myszki ze SteelSeries tylko, żeby były bezprzewodowe. Bo ostatnie miesiące to, to tak naprawdę ja przełączam, jak musiałam coś konkretniejszego zrobić, to przełączałam moją przewodową myszkę do laptopa. I to się trochę mijało z celem. A że też mój Daniel zaczął trochę więcej grać na moim kompie stacjonarnym, jeżeli ja siedzę na laptopie, to on gra czas, czasami, no dość często można powiedzieć, jak w ogóle mamy czas, ale jakby dość często w dni wolne. Bo też się przerzucił z kolei z konsoli na, na właśnie stacjonarkę, bo moja stacjonarka sporo pociągnie I jeszcze gier. Także już nie tylko mnie zaczęła wtedy wkurzać ta kwestia myszki. To jeszcze przyszła kwestia klawiatury, której tak naprawdę, jak ją miałam chyba, ja ją miałam dwa albo trzy lata, nie, może nawet więcej. Mi się wydaje, że z trzy lata to tak minimum. Zostałam ją na urodziny i ogólnie klawiatura była spoko, można powiedzieć. Fakt, że te kliknięcie było takie plastikowe, ale była czarno-biała, jakby pasowała mi tak fizycznie. Klawisze działały tak, tak jak miały. Spełniały swoją funkcję, ale nie wszystkie. Coś tam było, nie wiem. Nie potrafiłam w ogóle programu z nią e, skonfigurować. One się nie łączyły w ogóle, nie chciały się przestawiać. Capslock mi nie działał. Przez co większość rzeczy tak naprawdę z Capslockiem to albo przenosiłam się na laptopa, żeby coś napisać, albo e, żeby coś ogarnąć, przenosiłam się na telefon. Do Simsów to tam mi ważne nie było aż tak strasznie, ale raczej jak potrzebowałam coś napisać, to to było faktycznie problematyczne. No, i też w nocy używanie jej nie było jakoś super przyjemne, bo strasznie było to słychać. I tutaj już mój Daniel mi po prostu, znaczy nam, można powiedzieć, ale przede wszystkim mi kupił klawiaturę też ze SteelSeries, bo się okazało, że taka też nie była jakaś straszna cena. Oczywiście się świeci, bo wiecie, że ja lubię jak się świeci, zresztą jak pracuję w nocy, nie zapalam światła jakiegoś. To ciężko jest wypatrzeć te klawisze i od momentu kiedy kiedyś, kiedyś miałam laptopa z podświetlaną klawiaturą, to już staram się szukać takich rzeczy, które mają faktycznie to podświetlenie. Jest cicha, jest przyjemna w dotyku, przede wszystkim nie ma tego uczucia plastiku. A to wszystko też sięgnęło frustracja, zenitu sięgnęła w momencie kiedy zaczęło mnie podczas nagrań wyrzucać, bo coś się tam z klawiszami chyba zadziało. Nie przypominam sobie, żebym jakoś strasznie zalała ją kiedyś, ale na pewno raz dostała wodą, więc możliwe, że, no, troszeczkę jej się coś zadziało. I myliły mi, znaczy myliły mi się. Ja normalnie klikałam, ale jakby popsuły się klawisze i zamiast tej strzałeczki, która tam odpałzowuje czas, to mi się robił escape i w trakcie czasami, jak przez przypadek gdzieś nawet tam wyżej właśnie kliknęłam, to mnie wyrzucało z bilda czy właśnie gdzieś mi odpalało czas. Więc stwierdziłam, że jak ja mam nagrać 24 odcinki i się maltretować, to pomyślałam, że to będzie dobra przeprawa. Ale na szczęście na nie kupimy klawiaturę. <grym> Także chwała jemu. Można to nazwać, że to w pewnym sensie są przygotowania świąteczne. I dzięki temu, też, może w końcu będzie wszystko w miarę płynnie mi tam chodzić. Bo zdarzało mi się nawet na tych ostatecznych nagraniach, jak już wam wrzucałam, że nie, do, nie, prze, nie rozgrywałam tego od początku i nie nagrywałam wam przede wszystkim od początku tego. Chyba nawet w pierwszym odcinku mnie właśnie wyrzuciło tak tym Escape'em do miasta. No, ale zazwyczaj starałam się to, wiecie, nagrywać jeszcze raz, ale nie jak mi gdzieś w połowie to się zadziewało, tak. Więc plus, plus milion do wygody. I przy okazji jest śliczna, nie oszukujmy się. Te produkty są naprawdę ładne, a ja lubię jak jest ładnie. Ale kończąc tu, bo ja już wywody znowu jadę. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Oczywiście ostateczne zdjęcia są już po debugu, więc on w ogóle klimatyczny jest jeszcze bardziej, tak. Także dajcie znać, w którym mieście lubicie robić sobie startery, zaczynać w ogóle grę, jak Wam się podoba. Jeżeli Wam się podoba, dajcie też łapkę w górę. Jeżeli lubicie tego typu content, zapraszam do subskrypcji kanału. Jutro, jak przez najbliższe 24 dni, najpewniej będzie odcinek. Jutro mody, pojutrze no CC. Także jeżeli ktoś lubi mody, to do zobaczenia, do usłyszenia jutro. A jeżeli wolicie same starterki, to kolejny odcinek, kolejny nieparzysty dzień. A ja nie przedłużam, bo już się dużo nagadałam. Do usłyszenia i pa pa!